Zektra pełna rozrywki, pełna sportowych emocji z Canal Plus Online i Eleven Sports. W pakiecie z internetem za 79,99 miesięcznie. Zamów pod 601 601 601 lub na vectra.pl. Witam Państwa serdecznie w ten październikowy piękny poranek. Dzisiaj dla Państwa podczas kaszubskiego gotowania będziemy przygotowywać grzyby. Zobaczcie Państwo, co dzisiaj udało mi się zebrać. Jest tutaj prawie pełen koszyk grzybków. A mianowicie mam piękną kanię, mam rydza, mam podgrzybka, maślaczka. Udało mi się jednego koźlaczka zdobyć, ale to za chwilę Państwu powiem, co z tymi grzybami trzeba zrobić. Szanowni Państwo, jeśli wybieracie się do lasu, to trzeba mieć odpowiednie narzędzie, czyli nożyk i koszyk. Dlaczego koszyk? Wszystkie zarodniki, które są w grzybkach, a one przeważnie są w łebkach, podczas noszenia przez koszyk nam wypadają i zostają w lesie. Jeśli zabieramy siatkę foliową, to nie dość, że ten grzyb się nam zrobi brzydki i taki będzie zaparzony, to jeszcze nabiera takiego smaku goryczkowatego. Zapraszam na Kaszuby, na zbieranie grzybów, ale również do przygotowywania sobie potraw. Może zacznę od ostatniego grzybka, który zebrałam, jest to koźlarz. Ten koźlarz będzie ususzony, ale również mam tutaj kanię, taką maleńką, może nie za dużą, ale jest bardzo ładna. Udało mi się zebrać w takim małym lasku rydzę. Tutaj mam kilka takich rydzy, ale również płachetka. Po czym poznać grzyb takim, jak jest płachetka kołpakowata? W niektórych miejscowościach nazywają na nie, mówią Niemki, Panienki lub Turki, w zależności w jakim regionie Polski. A mianowicie taka panienka to ma taką otoczkę, jakby spiralkę w koło. Może pokażę jeszcze jedną. A przede wszystkim pięknie pachnie i ma taki złocisty czubek, ale też jest grzybkiem, który ma brążki, nie ma poduszeczki. I trzeba na te grzyby szczególnie uważać, dlatego że wiele osób myli z trującymi grzybami. Jeśli Państwo nie wiecie, jakie zbieracie grzyby, to warto pójść do stacji sanepidu. W każdej stacji powiatowej znajduje się osoba, która jest rzeczoznawcą, ale również klasyfikatorem grzyb, i ona Wam oceni, jaki macie grzybek, czy ten grzyb jest trujący, czy nie. Warto się udać po poradę. Udało mi się również zebrać naszą kurkę. Również ją też można pomylić z innymi grzybkami. Tutaj tej płachetki udało mi się więcej zebrać. Mam rydza. Również rydza można bardzo trudno pomylić z innym grzybem. Rydz ma taką otoczkę. Zabarwienie pomarańczowe, w środku jest pusty, a kiedy go dotykamy, zabarwia się na kolor fioletowy. Podgrzybka udało mi się zebrać, maślaczka. I tutaj mam również kanie. Może już z nóżką udało mi się zebrać, a spiralka mi odpadła, ale też dodam, że kania ma nóżkę bardzo łatwo rozpoznać, bo ma w środku nóżkę miękką i ona, jak ją przekroimy, jest w środku
pusta. Ma taką rurkę. Może jeszcze bardziej. O, nie widać za bardzo, bo ją troszkę maślaczek, ślimaczek nam tutaj zjadł. Ale również łebek jest taki mechowaty, zakończony takim czubkiem. No i też specyficznie pachnie. To więcej mi się udało dzisiaj zebrać płachetki. A to, szanowni państwo, nie wiem, ale wydaje mi się, że jest to borowik amerykański. Ja nie jestem pewna, zabrałam go, żeby państwu pokazać, ale sami, jeśli dowiecie się, co to za grzybek, ma łebek podobny do borowika, nóżkę taką troszeczkę jakby drewno w rodzaju pnia. Ja go nie będę brała do tej obróbki, bo nigdy nie przerabiałam takiego grzybka i wolę go odłożyć, ale jeśli państwo wiecie, co to za grzyb, dajcie nam znać. Ale tutaj, szanowni państwo, w tym koszyku jeszcze jest bardzo fajny grzyb. Grzyb jest to na Kaszubach nazywana kozi broda. Bardzo smaczny, aromatyczny grzyb. Niektórzy mówią, że to jest sośniak, bo koło sosny rośnie. Potrzebuje bardzo dużej takiej obróbki i z tego grzyba będziemy na pewno coś smacznego robić. Udało mi się w drugim miejscu jeszcze takiego może mniej ciekawego, ale mniejszy też znaleźć. I tak oto mamy prawie posortowane dzisiejsze grzybki. I tak mianowicie, koszyk prawie pusty, jeszcze malutkie kureczki mi tutaj zostały. A tam już takie pognieciane grzybki. Te później wylądują z powrotem w lesie. A tak mianowicie, może jeszcze raz powiem. Kozi broda, kurki, maślaczki, rydze, płachetka kołpakowata, koźlarz, no i dwie maleńkie kanie. Z tych grzybków dzisiaj dla państwa będziemy przygotowywać danie. A nam mianowicie najsmaczniejszy jest zawsze rydz. Rydza usmażymy na masełku klarowanym, ale żeby go usmażyć, to najpierw trzeba go ładnie oczyścić. Ja do tego mam również taki specjalny nożyk, który ma pędzelek. Go oczyszczę z muchu, z trawki. Potem go sprawdzam, czy jest zdrowy, czy nie. Z każdym grzybem no, trzeba obchodzić się praktycznie bardzo delikatnie, bo grzyba również można zgnieść, on taki nieciekawy później jest. Warto też w takim nożyk, bo tu jest nożyk razem z pędzelkiem, również miarka, kiedy chcemy zobaczyć, ile grzybek ma wielkości, jaki jest, to proszę zobaczyć, no ten tutaj ma 8 cm. Bo widać w skali 4 cm. Jak popatrzymy, no to jeszcze raz tyle. Czyli rydzek jest bardzo ładny i duży. Ten jest śliczny rydzek. Ten jest zdrowiusieńki, wkładamy go do wody. Ten również. Zdrowe nasze grzybki. Tak oto musimy je troszeczkę umyć. Ale również zobaczymy naszą kanię. Kanie ładnie jak staramy się bardzo łatwo. Ona ma właśnie ten tutaj widać, tylko że jest nóżka bardzo mała. I też ją delikatnie umyjemy. I teraz wybiję jajka.
jajka są od moich kurek. I teraz delikatnie posolę jajka. Dodam odrobinę wody i rozszczepię jajka. Widać, że jajeczka są pomarańczowe, nie różowe, jakie są w sklepach, ale pomarańczowe, a to dlatego, że kurki chodzą w naturze, sobie zbierają trawkę. I tak oto, co potrzeba, żeby usmażyć rydze, kanie, ale również można usmażyć tego grzybka, jako zrobić z niego kotlet. Potrzebna jest mąka, jajko i bułka tarta. Ja też sobie sama robię bułkę. No i musimy teraz masełko podgrzać. Ale tutaj piękny okaz. Ale pachnie. Wszystkie grzybki nam się ładnie ułożą na patelni. Wszystkie się zmieszczą. Jeszcze tu mamy rydzka jednego. Ale również tak samo postępujemy z kanią. Zrobimy dla niej miejsce i też będzie się smażyć. Teraz delikatnie jeszcze solimy. I również pieprzymy. Ale ślicznie się smażą. Pięknie. Ma złocisty kolor. Kanie jeszcze troszkę zostawię. I podsmażamy jeszcze z drugiej strony. Około 2-3 minuty, w zależności na jakiej temperaturze smażymy. A te nóżki wykorzystamy do zupy. Ten proces jest bardzo szybki. Takiego smażenia to jest kwestia 10 minut i możemy mieć danie gotowe. Ale z tym trzeba pamiętać, że trzeba pójść do lasu i nazbierać sobie takie pyszne grzybki, bo również grzyby no, trzeba poszukać, oczyścić, umyć. No i to jest kwestia pójścia na spacer, łykania świeżego powietrza, ale również przyjemności, bo może być taki zbiór jak dzisiaj tutaj. A przecież wszystko możemy sobie przygotować, zrobić. Też musimy pamiętać, że zbliża się zima.
i warto sobie zrobić właśnie przetwory. Taki grzybek, jakim jest ryc i jest kania, również można włożyć do słoika. I tu już mamy, może sobie talerz wezmę bliżej. I mamy, proszę zobaczyć, grzybki. Już tutaj muszę wyłączyć. Proszę zobaczyć, jakie smaczne są grzybki, ale również... No i wystarczy do tego grzybka podać odrobinę śmietany, można polać, ale niekoniecznie. Wystarczy go fajnie udekorować i mamy danie. Ja tutaj podaję z ogórecznikiem, który rośnie w moim ogrodzie, nasturcja. Szanowni Państwo, zobaczcie, bardzo szybko przygotowane danie, ale również trzeba zobaczyć, jak ten grzybek smakuje. Proszę zobaczyć, jaki zdrowiuśki. A też przede wszystkim zapach. Niebo w gębie. Pyszne. Szanowni Państwo, jeśli lubicie to, co dla Was tutaj przygotowujemy, to proszę, polubcie nas, udostępniajcie i subskrybujcie. Szczególnie zapraszam Państwa na wypoczynek na Kaszuby, do gospodarstwa agroturystycznego Gościna, ale nie tylko, do gospodarstw powiatu kościerskiego. Szanowni Państwo, Wy sami nazbierajcie, przygotujcie, ale również zróbcie sobie takie słoiczki i zabierzcie do domu. Serdecznie zapraszam na Kaszuby. Hej, hej! Goszczanów, wieś w powiecie sieradzkim, za panowania króla Kazimierza Wielkiego należał do dóbr królewskich. Usytuowany przy szlaku handlowym, był chętnie odwiedzany przez kupców i podróżnych. Najstarsze wzmianki o tej miejscowości pochodzą z pierwszej połowy XII wieku, a parafia goszczanowska podobno powstała w pierwszych wiekach chrystianizacji Polski. Do wsi prowadzi nas ulica Adama Poniatowskiego, chorążego ziemi sieradzkiej, dziedzica Goszczanowa i okolicznych wsi, fundatora kościoła. Kościół powstał w miejscu spalonej drewnianej świątyni w 1666 roku. Zbudowany w stylu barokowym, nosi wezwanie świętego Marcina i świętego biskupa Stanisława Męczennika. Do kościoła sprowadza nas legenda związana z tym miejscem, bo jego budowa była podobno religijnym darem, jaki Poniatowski złożył w błagalnej intencji, pragnąc powrotu swojego syna Adama z tureckiej niewoli. Wewnątrz bogate zdobienia. Ołtarz główny, barokowy i ołtarze boczne rokokowe z herbami korczak i leszczyc. Olbrzymie drewniane rzeźby świętych. XIX-wieczne portrety Józefa Komorowskiego herbu korczak, posła na Sejm Królestwa Polskiego i jego żony Dezyderii. Płyta nagrobna Mikołaja Poniatowskiego tuż przy wejściu do kaplicy Poniatowskich. Tutaj pod podłogą znajduje się krypta grobowa.
Znajduję się teraz w kryptach pod kościołem. W tej krypcie spoczywają szczątki Adama i jego syna Stanisława Poniatowskich. I tutaj też prawdopodobnie spoczywają szczątki dwóch mahometanek, dwóch Turczynek zakochanych w Stanisławie. Opowiedzmy zatem krótko historię Turczynek, ich miłości i tragicznej śmierci. Młody Poniatowski miał dostać się do niewoli tureckiej w 1648 roku pod Zbarożem. Został sprzedany jednemu z dostojników tureckich. W młodym żołnierzu zakochały się dwie Turczynki, Sulejka i Fatima. I to one pomogły Stanisławowi uciec z tureckiej niewoli i wraz z nim przybyły do Polski. Obie zakochane Stanisław postanowił poślubić jedną z nich podczas wesela. Podobno obydwie siostry zostały otrute, a ich ciała podobno spoczywają w podziemiach goszczanowskiego kościoła. Turczynki podobno zostały otrute przez macochę Stanisława Poniatowskiego. Inna historia mówi, że sprawczynią była odrzucona siostra. Zbrodni sprzed 400 lat już się nie wyjaśni. Możliwe też, że morderstwa w ogóle nie było. Niektórzy śmierć Turczynek tłumaczą przeprowadzką do Polski, zmianą klimatu z azjatyckiego na europejski. Ciała Turczynek podobno skrywa kościelna krypta. Jedno z ciał zachowało się w bardzo dobrym stanie. Czy to rzeczywiście są ich szczątki? Okaże się już wkrótce, ponieważ lada chwila rozpoczną się badania antropologiczne. Opuszczamy kościół, udajemy się na stary parafialny cmentarz, założony w pierwszej połowie XIX wieku. I tutaj z płyt nagrobnych odczytać możemy historię tych okolic. Na szczególną uwagę zasługują grobowce szlacheckie, kaplica Unrugów, monumentalne grobowce Komorowskich i Zaborowskich. Pomniki Antoniny i Franciszka Sulmierskich też są wyjątkowe, ponieważ wykonane z dużą starannością i artyzmem. Ich autorem jest znany rzeźbiarz Andrzej Pruszyński. Nagrobki świadczą o dużej majętności ówczesnej szlachty. Miejscowość otaczają pola i lasy. Miejscowa legenda mówi, że dostrzec można tutaj czasami dwie białe postaci w powłóczystych szatach. Załamują ręce i łkają nad swoim losem, który nie pozwolił im zaznać szczęścia na ziemi. Thank you.
Wektra pełna rozrywki, pełna akcji, emocji i humoru z HBO Max i Eleven Sports w pakiecie z internetem za 79,99 miesięcznie. Zamów pod 601 601 601 lub na wektra.pl.